Gimnazjalista kradnie w sklepie, bo jego rodzina nie ma co jeść. Zostaw to! Zaczekaj! Udało mi się złapać tylko przecie, ryż, no i masło. Marcel mi się strasznie podoba. On nie może być złodziejem. Chłopak zaczyna okradać swoich kolegów, a wkrótce napada na szkolny sklepik. Kogo ty kryjesz, co? Nieważne, i tak ci nie powiem. Czy nie działa? Nie gadaj bzdur, pij. Chcesz być zdrowa? 14-letnia Sylwia choruje, ale jej mama zamiast leków podaje jej zioła. Okazuje się, że dziewczynka ma ciężkie zapalenie płuc. Przecież ona ledwo stoi na nogach. Czy matka nie widzi, do czego ją doprowadziła? Nauczyciele interweniują. Nastolatka traci w szkole przytomność i trafia do szpitala. Sylwia zemdlała! Halo Sylwia, słyszysz mnie? Halo? Sylwia, obudź się. Halo? Marcel Łukasik to uczeń 3B gimnazjum. Jego rodzina ma trudną sytuację, odkąd ojciec chłopaka kilka miesięcy temu odszedł, zostawiając ich z długami. Mama Marcela nie pracuje. Dotąd była na utrzymaniu męża i teraz nie ma pieniędzy nawet na jedzenie. Dlatego 15-letni Marcel zaczął kraść. Marcel, poczekaj. Przepraszam? Tak? Gdzie macie mleko w proszku? Oj, sekundkę, bo nie mam. Mamuś? Tak? Gdzie mamy mleko w proszku? Tutaj, już ci daję. Pani prosi. Proszę bardzo, dla pani, tak? Tak. Proszę bardzo, mamy jeszcze kilogramowe opakowanie, jakby pani chciała... Ej! Zostaw to! Stój, słyszysz? Oddaj to! Co się stało? No złodziej, widziałaś? Ale ja... Widziała pani? Chłopak w wieku mojej córki, a za kradzież się bierze, no. Przepraszam. No takie czasy mamy. Przepraszam. Rany, to był Marcel Łukasik. Przecież to niemożliwe, żeby on kradł. Marcel mi się strasznie podoba. On nie może być złodziejem. Zaczekaj! Zdenerwowany Marcel uciekł ze sklepu. Omal nie został złapany. Poza tym nie spodziewał się, że spotka tam swoją koleżankę ze szkoły. Najważniejsze, że udało ci się uciec. Mamy... Udało mi się złapać tylko przecie, ryż, no i masło. I wystarczy, więcej tego nie będziesz robił. Tak? To co będziemy jeść? Obiecaj mi, że więcej nie będziesz kradł. No ale, mamo... Obiecaj mi! No dobra. Obiecuję. I to teraz do przychodni z małą. Idziesz z nami? Nie, muszę się pouczyć. Okej. Poczekam na was w domu. Dobra, niedługo będę. Okej. Wiem, że to, co robię, jest złe, ale nie mam innego wyjścia. Ojciec nas zostawił bez pieniędzy, matka sprzedała wszystko, co się da, a i tak przyszedł komornik. Mają samą z tym wszystkim zostawić? No, tylko ja coś mogę z tym zrobić. Klasa 2B gimnazjum pisze właśnie sprawdzian z geografii. Jedna z uczennic, Sylwia Soszyńska, to bardzo chorowita dziewczynka. Nastolatka od kilku tygodni ciągle kaszle. Jej matka leczy ją naparami przepisanymi przez zielarza. Niestety dziewczynka z dnia na dzień czuje się coraz gorzej. Czy mogłabym prosić na chwilkę, Sylwię? Dosłownie na kilka minut. Dobrze, tylko za chwileczkę, dobrze? Teraz klasa pisze sprawdzian. Ale to jest bardzo ważne. Sylwia, chodź do mnie. Ale czy to nie mogłoby chwilę poczekać, wie pani? No, za 15 minut będą wolni. Wie pani co, Sylwia zaczyna dzisiaj terapię na ten jej kaszel i my musimy przestrzegać godzin podawania ziół. Ja nie mogę czekać 15 minut. Mamo. No co, czemu nie wyszłaś? Przecież wiesz, że ważna jest tutaj punktualność. To nie działa. Nie gadaj bzdur, pij. Chcesz być zdrowa? Spokój, proszę. Matka Sylwii nie ufa lekarzom. Wierzy, że tylko zioła i naturalne metody leczenia pomogą jej córce. No, na co czekasz? Wstań. Nie, proszę, nie tutaj. Wstań, Sylwia, przecież wiesz, że to są zioła wykrztuśne i muszę ci oklepać. Pochyl się. Spokój, proszę. Proszę pani, to na pewno nie jest odpowiedni moment. Zaraz skończę. Proszę pani, możemy na chwilę wyjść? Jeszcze moment. Spokój, proszę. Wszyscy wracamy do pisania. 4, 3, 2, 1.
No, wam gały wyjdą. Wracamy do pisania, proszę. Spokój. Dobrze. Proszę pani, chciałabym z panią potem chwilę porozmawiać. Proszę na mnie poczekać przed klasą, dobrze? Dobrze, oczywiście. Do widzenia. Leczymy się u zielarza całe życie. Zawsze nam pomagał na każdą możliwą chorobę. Teraz też pomoże, no ale musimy przestrzegać godzin podawania ziół i oklepywania. Tutaj chodzi o zdrowie mojej córki. Wychowawczynię Sylwii, Marię Borkowską, zaskoczyło zachowanie matki dziewczynki. Postanowiła z nią porozmawiać i dowiedzieć się, dlaczego kobieta tak dziwnie zachowała się w czasie lekcji. Dzenia. No dobrze. O, dobrze, że pani jest. Proszę pani, no nie może pani tak wchodzić na lekcję i przeszkadzać. No to nie mogło chwilę poczekać? No nie, jeżeli zioła mają pomóc, to nie. No ale chyba nie pomagają, wie pani, bo ona kaszle z dnia na dzień coraz bardziej. Spokojnie. Tutaj trzeba trochę cierpliwości. To są nowe zioła, całkiem nowa terapia i jeżeli zioła mają pomóc, no to muszą być podawane bardzo regularnie. I co na to lekarz? My nie chodzimy do lekarza. Sylwię leczy zielarz. Pan Zbigniew Kowalski, wspaniały fachowiec. Ja pani nie rozumiem. Ona od kilku tygodni kaszle coraz bardziej i pani nie była z nią u lekarza? Ja nie ufam lekarzom. No dobrze, no to może chociaż na czas kuracji niech zostanie w domu. Wie pani co, Sylwia w zeszłym semestrze opuściła 2 miesiące. Jeżeli teraz ją zostawię w domu, to ona potem nie nadrobi zaległości. Proszę pani, to mnie w ogóle nie przekonuje. Zdrowie chyba jest ważniejsze, prawda? Wie pani co, ja mam dzisiaj mnóstwo pracy, muszę wracać. Przepraszam, do widzenia. Do widzenia. To już naprawdę przesada. Na parę z ziół. Przecież ona naprawdę jest chora. Uważam, że koniecznie powinien ją zbadać lekarz. Martwię się o nią. Wygląda naprawdę na bardzo słabą. No i co masz z tej kartki? Sylwia jest zawstydzona po tym, jak mama oklepywała ją na lekcji przy całej klasie. Widzi, że koledzy się z niej śmieją i jest jej z tego powodu przykro. Weź się zwracaj uwagę na takie łupy. Ciebie mama oklepywała przy całej klasie. Ole ich. Łatwo ci mówić. Boże, nienawidzę tego kaszlu. Szybko napij się ziółek. Pomal się, ziłopie! A może cię poklepać? Jesteś jak mnie ten Kuba w nerwiach. Chodź, bo zaraz mi przyłożę. Ty, a lekarz nie przepisał ci żadnych normalnych lekarstw na ten kaszel? No przecież nie chodzę do lekarza. No ale jak to? Ja wiem, że macie jakiegoś zielarza, no ale w ogóle nigdy? Nigdy. Cała moja rodzina leczy się tylko u pana Zbyszka. Kurde, no to nieźle. No, no i mam wrażenie, że tym razem nic nie pomaga. To powiedz mamie. Ona nie da sobie nic powiedzieć, wszystko wie najlepiej. Jestem coraz słabsza. Mówiłam już o tym mamie, ale ona nie chce mnie słuchać. Strasznie wierzy temu zielarzowi. Wmawia mi nawet, że mi się polepsza, ale to chyba ja wiem, jak jest naprawdę. Nic się nie polepsza, jest fatalnie. Siemka. Marlena Czajka z 3A gimnazjum przyszła do szkoły bardzo przejęta. To ona była wczoraj świadkiem, jak Marcel z równoległej klasy próbował ukraść jedzenie w sklepie spożywczym jej mamy. Dziewczynka szuka kolegi, żeby porozmawiać z nim o tym, co widziała. Hej, masz chwilkę? No, hej. Oj, sorry, bo my się nie znamy. Ja chodzę do 3A. Spoko, kojarzę cię. Serio? Marlena, tak? Mhm. No widzisz. No to masz chwilkę? No mam. Słuchaj, bo jest taka sprawa, bo ja wiem, co się wczoraj stało. Ale gdzie? No w sklepie. W jakim sklepie? Marcel, bo ja cię widziałam. Nie wiem, o czym mówisz. Słuchaj, bo to był sklep mojej mamy. Ale ja nie wiem, o co tylko ci chodzi. Ale ja nikomu nie powiem. Słuchaj, widziałam, że kradłeś. Czy ty zwariowałaś? Nikomu nie powiem, tak? Nigdzie mnie nie widziałaś, rozumiesz? Zapomnij o tym. Ale... Odczep się już. Przecież chciałam dobrze. Powiedziałam mu, że nie wyjawię jego tajemnicy, że chcę pomóc. Ja zrobiłam dla niego wszystko, a on tak na mnie naskoczył. Serio, jeszcze tego brakowało. Żeby ktoś ze szkoły nie przyłapał na kradzieży. Ta dziewczyna na pewno wszystkim wygada. Chcesz batona? Nie mogę. Klasa 2B gimnazjum czeka na lekcję wychowawczą. Uczennica leczona ziołami cały czas źle się czuje.
Dziewczynka wciąż wstydzi się tego, że mama oklepywała ją podczas lekcji i że inni uczniowie to widzieli. Teraz stara się tłumić kaszel. Nie chce, żeby koledzy znów się z niej śmiali. No, dawaj. Klepasz tak? Mocniej, mocniej! Morda, debilu! Później już wystarczy. Ale... Sylwia! Mówiłem, że za lekko klepiesz. Chyba za mocno tukła jednak. Chyba Mateusz, spokój proszę. Co się stało? Zakręciłam się w głowie. Chodź, kochanie, pójdziemy do higienistki. Muszę cię obejrzeć. Lena! Puść klasę, dobrze? Oczywiście. No, uprzyj się. Sylwia coraz gorzej się czuje. Jest zmęczona ciągłym kaszlem i robi jej się słabo. Nauczycielka widzi, że dziewczyna ledwo trzyma się na nogach. Strasznie źle wyglądasz. Wiem, i zimno mi. No, a byłaś u lekarza może? Ja nie chodzę do lekarza. Dlaczego? Nie rozumiem, jak ty nie chodzisz do lekarza? Sylwia jest leczona ziołami. Chodzi do zielarza cudotwórcy. Oj, dobrze. Zbadamy temperaturę. No tak, 38 stopni. No, tak myślałam. Podam paracetamol. Zielarz nie pozwala zbijać temperatury. Ale Sylwia, masz 38 stopni gorączki. Musimy zbić temperaturę. Ale ja zawsze mam lekką gorączkę i dlatego tak źle się czuję. No ale 38 stopni to wcale nie jest lekka gorączka. Wiem. Mogłaby pani porozmawiać z moją mamą i to wytłumaczyć, bo ja naprawdę nie mam już siły. Dobrze. Zadzwonię do twojej mamy i powiem, żeby cię zabrała do prawdziwego lekarza, tak? Proszę. Ale naprawdę nie mogę. Może lepiej nie. Dobrze, jak nie, to nie, ale napij się wody. Trzeba będzie zadzwonić po mamę. Tak, tak, zadzwonię. Nie wierzę, że mama pójdzie ze mną do lekarza. Wrócimy do domu, da mi ziół i znowu będzie tak samo, czyli będę się czuła coraz gorzej. Nie mogę się biernie przyglądać, jak dziewczyna cierpi. Przecież ona ledwo stoi na nogach. Czy matka nie widzi, do czego ją doprowadziła? Muszę coś z tym zrobić. Sylwię musi zbadać lekarz.